Tyle razy ci mówiłem, że to rzępole nie działa mi na nerwy. Przepraszam, nie wiedziałam, że dziś wcześniej wrócisz. Coś się stało? Chwileczkę. A jednak nie wyrzuciłaś tego kryształu. Jak widzisz? Ale słucham go po raz pierwszy od 5 lat. Dlaczego akurat dziś? Już ci mówiłam, że nie spodziewałam się ciebie tak wcześniej. Nie zagaduj! Steve, jak ty się właściwie zachowujesz? Co ci się stało? Nic szczególnego, po prostu mam dosyć, no. Czego? Okłamywania. Wiesz? Co, uraziłem twoje delikatne uszy? A jak mam to nazwać? Wprowadzaniem w błąd? Koloryzowaniem? Mijaniem się z prawdą? O czym ty mówisz? Wystarczy wyjść z domu, a natychmiast... Nie możesz go zapomnieć, co? Przysięgam ci. A daj mi spokój. Steve. Spotkałam go dzisiaj. Kogo? Jacka. Kogo? Jacka. Wpadłam na niego przypadkiem na ulicy. Wygląda tak źle, że w pierwszej chwili go nie poznałam. Jest albo chory, albo niedożywiony. Pewnie to drugie. Ma zmatowiałe oczy, niezdrową cerę. Zaczątki łysiny. No i ten sweter z najtańszego syntetyku. Nosi go co najmniej od 2 tygodni. Zawsze mówiłem, że on do niczego nie dojdzie. To tylko ty uważałeś go za 8 cud świata. On jest naprawdę bardzo zdolny. A, cholernie. Przecież te jego zwariowane wynalazki do niczego się nie nadają. I ty to mówisz? A tak. I w dodatku wiem, co mówię. Poznałaś go dopiero na studiach, a ja... Chowałem się z nim w jednym domu, chodziłem do tej samej szkoły, a już wtedy bujał w obłokach, a teraz... A teraz musisz mu pomóc. Tak? A to niby z jakiej racji? Coś mu chyba zawdzięczasz, prawda? Ja? Jack powiedział mi, kto naprawdę zaprojektował twój sławetny system PI. A, i ty oczywiście uwierzyłaś temu zawistnemu wariatowi. Jack jest trochę niepraktyczny... Ale przypadkiem zachował wszystkie dokumenty. Nie zrobił z nich użytku, bo... Wiesz dlaczego? No. Ten głuptas ubzdurał sobie, że jestem w tobie bez pamięci zakochana i nie chciał mnie zranić. Wyprowadziłam go z błędu. Jak to? Kiedyś istotnie się w tobie dużyłam, ale bardzo szybko mi to przeszło. Więc dlaczego... Zostałam z tobą? Wstyd mi było przyznać się do pomyłki. Poza tym jesteś dość przystojny. Można się z tobą pokazać w towarzystwie, pochwalić stanowiskiem. A propos, jeżeli nie chcesz tego stanowiska utracić... Spóźniłaś się z tym twoim szantażem. Już dawno je straciłem. Wyrzucili cię z United Robots? Wyobraź sobie. Ale gdzieś pracujesz? Tak, od paru miesięcy jestem porannym sekretarzem szefa koncernu Bellamy'ego. W każdym razie musisz się zobaczyć z Jackiem. Umówiłam was na jutro w kawiarni. Pójdź tam. Przynajmniej tyle jesteś mu winien. Ani mi się śni. Pójdziesz, bo inaczej... Co? Dasz mi klapsa? No i po prostu wyrzucę cię z domu. Jestem twoim mężem. Nie szkodzi. Ojciec na szczęście zmusił mnie do sporządzenia intercyzy i w świetle prawa jesteś tylko moim gościem. O której, mówisz, jestem umówiony? Słyszałem, że masz kłopoty, Jack. Co, znowu pudło? No, właśnie. Komputer z biura patentowego przyjął zgłoszenie mojego nowego wynalazku, no. Ale... Dwa dni temu dostałem ostateczną odpowiedź i nie odmowną. Widzisz, no, to... Konstrukcja została opatentowana już w roku 1975. W praktyce nigdy jej nie zastosowano, bo zbyt uproszczała sterowanie różnymi procesami. Swoją drogą chłop musiał mieć niezły łeb, żeby wymyślić coś takiego w tamtych czasach. A kto to był? Nie potrafię rozszyfrować tych symboli. No, nazwisko zaginęło. Na tym wydruku jest tylko numer patentu. Dziękuję. Daj spokój. Postawię ci. I 2 napoje, proszę.
I co zamierzasz robić dalej? Muszę poszukać jakiegoś zarobku. Gdyby tak udało się dostać do grupy konstrukcyjnej. Nie, niestety nie mogę ci w tym pomóc. Przemysł nie potrzebuje inżynierów, rozumiesz? Kryzys. Słyszy się nawet o redukcjach. Słuchaj, a może zostaniesz agentem handlowym? No, mógłbym o tobie porozmawiać z panem Bellamy juniorem. Jakieś zajęcie w twojej pracowni, coś pomocniczego, no, lepsze już to niż komiwojażer. No, prawda, ty nic nie wiesz. Zredukowali mnie. Pracuję teraz w koncernie Bellamy'ego. Nazwa głośna, ale firma niewielka. A co tam robisz? Jestem porannym sekretarzem szefa do spraw technicznych. Jak wiesz, znam parę języków, mam praktykę konstrukcyjną, więc pan Bellamy junior wybrał mnie spośród wielu kandydatów. Ach, cholera, ten stary łobuz wykorzystuje mnie jako eksperta, a płaci jak kanceliście. A te dochody z systemu PI... Oszukali mnie, Jack. System jest własnością United Robots. Sprzedałem go za 5-letni kontrakt, którego termin niedawno upłynął, no i wyrzucili mnie na bruk. Ja nie obawiaj się, nie zamierzam dochodzić swojego autorstwa. Przepraszam cię bardzo, ale... Nie, no powiedz lepiej, jak twój boss radzi sobie po południu. Po lunchu zajmuje się sprawami finansowymi firmy. Pomaga mu w tym Diana Beckley. Znasz ją przecież. Ruda Diana... O, nie widziałem jej od tak. lat. Tak, to właśnie ona powiedziała mi, że Bellamy szuka sekretarza. Nie wiedziała wtedy, że ją sam szef chce zwolnić i zastąpić robotem. Mógłbym zaprojektować takie urządzenie. Nie, projekt jest już gotowy od dawna, ale pan Bellamy jeszcze ciągle się nie zdecydował, jak ma ten robot wyglądać. Ciągle się waha. Nie wie, czy nadać mu kształt młodej kobiety, czy też osoby nieco starszej. Nie ustalił też tuszy, koloru, włosów, karnacji. Pan Bellamy junior jest estetą. A ty, czyżby sam jeden kierował przedsiębiorstwem? Wiesz, praktycznie tak. Jest ostrożny i nieufny. Lęka się, że ktoś mógłby go oszukać i dlatego woli sam trzymać rękę na pulsie. Jednym słowem, wszechwładny król automatów. No nie, wiesz, nie bardzo. Sprawa wszechwładzy pana Bellamy juniora nie wygląda najlepiej. United Robots też przecież robią automaty i to znacznie więcej od nas. Szef chciałby się z nimi dogadać, ale Rogers, ich naczelny, nie poszedł na to. No i teraz są śmiertelnymi wrogami. Jestem przekonany, że Rogers nieraz jeszcze przysporzy panu Bellamy'emu wielu kłopotów. Słuchaj, Steve, zorganizuj mi audiencję u bossa w godzinach twojego dyżuru. Po co? No, chcę mu zaproponować pewien drobiazg. Nie weźmie. Wszystkie innowacje trafiają do niego przez głównego konstruktora, który też chce żyć. Nie, to zupełnie beznadziejne, chłopie. Postara się jednak, żeby Bellamy mnie przyjął. Przecież możesz to zrobić, bo o resztę się nie martw. Słuchaj, on mnie pogoni. Ale gwarantuję ci, że nie, bo zresztą masz wobec mnie pewne zobowiązania, prawda? Co? Ty też chcesz mnie szantażować? Najlepszego przyjaciela, kolegę z ławy szkolnej, męża serdecznej, najprzyjaciółki, co za pomysł. No, zamierzam ci zapłacić. Jeśli mój plan się powiedzie, to dostaniesz 15%. To znaczy ile? No, powiedzmy 150 tysięcy. Nie powinieneś pić na pusty żołądek, jeżeli nawet ta lura uderzyła ci do głowy. Ale nie, chwileczkę, Steve, pomyśl. 150 tysięcy. Będziesz wolnym człowiekiem. A jeśli się nie uda, pozostaniesz na swoim eksponowanym stanowisku. A ja
Ja wówczas zajmę się domą krążną sprzedażą automatów. Ale co ja mam szefowi powiedzieć? Jak cię zaanonsować? No, wymyśl jakąś bajeczkę. Tylko oczywiście nie wspominaj, że się znamy. Jak zgoda? Nie wiem. Wiesz, no, mogę wylecieć z pracy. Od kiedy jesteś taki bojaźliwy? Parę lat temu nieźle zaryzykowałeś. Znowu zaczynasz? No nie, przepraszam, no więc... Jeżeli masz zamiar zagrać na jego uczuciach, to mój kochany... No wiem, może ja jestem wariata, ale na pewno nie idiota. Wobec tego powiedz mi, o co chodzi? No, powiem ci później. Najpierw zorganizuj mi to spotkanie i nie pożałujesz. Może bym jeszcze raz zaryzykował, ale... Ale... 15% to trochę mało. Ja, wyrobiłeś się przy swoim szefie. No, ile chcesz? Ile chcę? No widzisz, w razie niepowodzenia mogę stracić pracę, a ty właściwie nie masz nic do stracenia. Co najwyżej boska, że cię robotom wyrzucić na ulicę. Sprawiedliwość wymaga równego podziału. Ryzyka i... korzyści. To jest rozwój, Steve. Nie spodziewałem się tego po tobie, no ale... Dobrze, dam ci 40% i z tego potrącę sobie połowę jako honorarium za system PI. Zgoda? W przeciwnym razie idę do Rogersa. Myślałby kto. Tam nic nie wskurasz, mój drogi. Nie dotrzesz nawet do porannego sekretarza. 35% bez żadnych potrąceń. Wykorzystujesz moją trudną sytuację, Steve. 30 i dajmy już temu spokój. No, kochany, no to nieładnie tak się targować ze starym przyjacielem. Ale niech stracę. Zadzwoń do mnie jutro. Powiem, kiedy pan Bellamy Junior cię przyjmie, albo w jakich zapadłych dziurach potrzeba agentów do sprzedaży automatów. Przecież umówiliśmy się, że nie będziesz do mnie przychodził. Pomyśl, co by było, gdyby Bellamy się dowiedział. Przepraszam, ale nie mogłem czekać do jutra. Tak bardzo się stęskniłeś? Nie, to znaczy tak, oczywiście. Właściwie muszę się z ciebie poradzić w bardzo ważnej sprawie. Pamiętasz Jacka? Jacka? Deepa? Tak. Naturalnie. Ale nie widziałam go od czasów szkolnych i nie mam pojęcia, co się z nim dzieje. Właśnie o tym chciałem mówić, chociaż to bardzo dla mnie trudne. Wiesz chyba, że przyjaźniliśmy się z nim jeszcze przez całe studia i że ta przyjaźń gwałtownie się urwała. Tak, mówiłeś mi kiedyś. Poszło o oględę, którą Jack chciał ci odbić. Tak. Swoją drogą, co ty w niej w ogóle widziałeś? Chyba pieniądze tatusia. Nie bądź cyniczna. Zresztą żadnych pieniędzy tam nie było. Po prostu, no, zakochałem się jak smarkacz. Tra-la-la-la. Diana! No dobrze, już dobrze. Nie będę ci przerwała. Poszło nie o Glendę. No, właściwie nie tylko o nią. A o co? Jeszcze na ostatnim roku studiów opracowaliśmy razem... To znaczy, ja opracowałem, a Jack zrobił tylko pewne obliczenia. Urządzenie łącznościowe zwane systemem PI. Co? No właśnie, to my, znaczy ja jestem autorem systemu. Ale jak... Jak to się stało, że jestem bez grosza, chociaż końcówka systemu PI stoi w każdym mieszkaniu. Bo urządzenie zostało opatentowane, kiedy byłem już pracownikiem United Robots i wynalazek został własnością firmy. Wykołowali cię jak dziecko. A co wspólnego miał z tym Jack? No, już z tym szwindlem akurat nic, ale uważał, że to właśnie on wymyślił system PI. No i kiedy w dodatku Glenda wyszła za mnie... Nic z tego nie rozumiem. Przecież to Jack chciał ci ją odbić. Tak mówiłem? A, zostawmy to. Miałeś do mnie jakąś sprawę. A tak, właśnie. 2 dni temu Glenda umówiła mnie z Jackiem. Dlaczego właśnie ona... Nieważne. No, Deep ma jakiś nowy wynalazek i chce go za moim pośrednictwem sprzedać Bellamy'emu. Obiecuję 30%. Za co? Za zorganizowanie mu spotkania z szefem. A co to za wynalazek?
Nie mam najmniejszego pojęcia. I to mnie właśnie niepokoi. Boję się, że Jack... Mydli ci oczy i po prostu chce wygryźć cię z posady. Że chce się zemścić za to, że kiedyś ukradłeś mu pomysł i zabrałeś dziewczynę. Bo tak właśnie było, prawda? Nie, Jack na pewno nie będzie się mścił. To mięczak. Boję się po prostu, że przyjdzie z jakimś projektem perpetuum mobile i szef wyrzucić go za drzwi, a mnie wyleje. Ja bym na twoim miejscu się nie zastanawiała. Facet, który wymyślił system PI. Musi mieć nieźle poukładane w głowie. A trochę forsy nam się przyda. Zawsze marzyłam o tym, żeby osiąść gdzieś na wybrzeżu. Kupić domek z ogródkiem, hodować kwiaty. Cieszę się, że tak myślisz. Ja też lubię kwiaty. Dlatego załatwiłem to spotkanie, ale Jacka jeszcze nie zawiadomiłem. Na co więc czekasz? Zadzwoń do niego. Deep, słucham. Cześć, Jack. Tu Steve. Mam pakować manatki? Na razie nie. Udało mi się przekonać pana Bellamy'ego juniora, żeby cię przyjął. Przyjdź do biura jutro o 10:00, ale jeżeli zamierzasz mu zawracać głowę jakimiś głupstwami... Nie obawiaj się. Wszystko będzie w porządku. No to do jutra. Do widzenia. Sir, to jest pan Jack Deep. Słucham pana, panie Deep. Daję panu 3 minuty i ani sekundy więcej. Dziękuję, to mi zupełnie wystarczy. Ale niech pański sekretarz wyjdzie. Sprawa jest zbyt poważna, sir. 2,5 minuty. Ja również cenię swój czas, panie Bellamy, i również lubię dobre cygary. 2 minuty. W porządku. Mowa będzie o koncentratorze grawitacji. Mam nadzieję, że pan rozumie, co to znaczy. Panie Prinks? Sir? Proszę zostawić nas samych na kilka minut. Tak jest. Tylko niech pan nie próbuje podsłuchiwać. Ale sir... Teraz pan rozumie, czemu nalegałem na rozmowę bez świadków. Na jaką odległość działa pański model? W promieniu 15 metrów przy maksymalnej koncentracji i pola. Po zwiększeniu mocy i gabarytów zasięg odpowiednio wzrośnie. Emiter o średnicy 3 metrów z odległości pół parseka zniszczy bez trudu niewielką planetę. Taki aparat nie jest mi na razie potrzebny. Ile pan żąda za swoją zabawkę? Nie mówmy na razie o tym. O kwestii ceny powrócimy dopiero wtedy, kiedy obejrzy pan już koncentrator w działaniu. Zgadzam się, aby pan zaprosił na próby dowolnego eksperta, ale tylko jednego i to godnego zaufania. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby przyrząd dostał się w ręce gangstera albo jakiegoś maniaka. Jeżeli kupię aparat, zrobię z nim, co zechcę. Naturalnie nie, sir. Z jednym wszakże wyjątkiem. Nie będzie pan produkował koncentratorów. I tego nie obiecuję. Nie musi pan, żeby na wzór działającego modelu sporządzić inny egzemplarz koncentratorów. Koncentratora grawitacji, musiałby pan uprzednio zaangażować Jonathana Deepa, czyli mnie, moje uszanowanie panu. Chwileczkę. A kiedy? Kiedy pan sobie życzy. Aparat jest gotowy do demonstracji w każdej chwili. Gdzie? To obojętne. Można to zrobić nawet tutaj. Co prawda byłoby trochę... Szkoda tych pięknych mebli, ale jeśli pan sobie życzy, radziłbym jednak jakieś ustronne miejsce, no najlepiej za miastem. Dobrze.
wobec tego jutro. Może pan jutro, panie Deep? Termin niezbyt mi dogadza, ale no jakąś godzinkę pewnie uda się wykroić. No i no, niech będzie gdzie jutro i raczej przed południem. Wobec tego mój sekretarz przyjedzie po pana rano. Proszę zostawić mu swój adres. Spotkamy się w ogrodzie mojej podmiejskiej willi. Trzecim uczestnikiem prób będzie pan Prinks. Ten urzędnik? Mówiłem o ekspercie, o kimś obeznanym z techniką. Pan Prinks jest inżynierem i trochę się zna na podobnych historykach. No więc wezmę od pana aparacik, jeżeli wszystko pójdzie tak, jak pan obiecuje. Mógłbyś mi wreszcie powiedzieć, co ty właściwie knujesz, Jack? Nie mogę przecież grać w ciemno. Lepiej, żebyś do końca nie wiedział o niczym. Twoje zaskoczenie będzie dla szefa najlepszym argumentem. Bądź porannym sekretarzem i nikim więcej, to dostaniesz swoje bandyckie 30%. A propos, gdzie twój szef ma na nas czekać? Na polanie za tym stawem. Wyląduję tam wiroplatem dokładnie o 11. Ale słuchaj, zwracam ci uwagę, że to się może źle skończyć. Gdybym wiedział, o co chodzi... Wszystko będzie w porządku, stary. Uspokój się. Ty już swoje zrobiłeś. No, jesteśmy na miejscu. No, Bellamy też już leci. Przywiózł pan maszynę? Deep? Dzień dobry panu. Chodzi panu zapewne o koncentrator. No pewnie, że nie o automat do wody sodowej. Koncentrator jest na miejscu. Gdzie? Nic takiego nie widzę. Oto to on, sir. Co? I to wszystko? Nie sądził pan chyba, że aparat ma wielkość statku kosmicznego. Ale... Nie ma tu żadnych ale, sir. Rozpoczynamy próby. Uprzedzam, że jeśli chce pan zrobić ze mnie durnia, sir, ciężko pan tego pożałuje. Na czym chciałby pan wypróbować urządzenie? Wszystko mi jedno. Nie żal panu tego wspaniałego dębu? No, ten dąb liczy sobie 400 lat i co najmniej 3 metry w obwodzie. Dlatego właśnie pytam, czy panu go nie żal? Pan ma zamiar tą zapalniczką. Zdaje się, że na próżno tracimy czas. Czego pan właściwie ode mnie oczekuje? Chciałbym wypróbować pański przyrząd. Ja też tego pragnę, sir. Ta, jak pan był łaskaw się wyrazić, zapalniczka kryje w sobie potworną siłę. Widzi pan ten otworek? Tak. To wylot emitera ukierunkowanego pola grawitacyjnego. Przez tę dziurkę tu wylatują najpotężniejsze cząstki wszechświata. Pozwoli pan? Chwileczkę. W promieniu 2 do 3 metrów, sir, minimalna dawka ukierunkowanych grawitonów doprowadzi do momentalnego udaru serca u tego osobnika, który znajduje się w zasięgu aparatu. Proszę spojrzeć. Wskazówka stoi na zerze podziałki. Kieruje emiter na... No, choćby na niego. Co pan teraz czuje, panie... Przepraszam, zapomniałem nazwiska. Prinks. Dziękuję. Co pan teraz czuje, panie nie Prinks? Nic. Doskonale. Nic pan nie czuje, bo wskazówka stoi na zerze. Ale teraz zaczynam obracać regulator strumienia. Można to robić całkowicie dyskretnie, trzymając aparat w zaciśniętej dłoni lub nawet w kieszeni marynarki. Koncentrator pracuje zupełnie bezgłośnie. Tak, no a teraz...
panie Prinks? Nadal nic. Co to było? Nic szczególnego. Zauważył pan, ser, że wskazówka przesunęła się zaledwie o pół podziałki. Gdyby poszła trochę dalej, pan Prinks nadawałby się już tylko do kostnicy. I każdy lekarz przysiągłby, że przyczyną zgonu był udar serca. Banalny udar serca, panie Bellamy. Przy całkowitym braku innych uszkodzeń ciała. Może teraz spróbujemy na panu. Nie? Wobec tego na dębie. Proszę podejść bliżej i obserwować wskaźnik, aby widzieć, jak dawkować strumień grawitacyjny. Hej, ostrożnie. Złamie go pan. Chyba rzeczywiście wystarczy. O tak, tak. W zupełności. Ale on się wyprostuje? Już się prostuje. Przecież wskazówka doszła zaledwie do drugiej podziałki. Biorę tę zabawkę. Zechce pan podać cenę. Proszę bardzo. Napisałem ją na tej karteczce. 1 000 000? Pan oszalał. To widzę, że będę musiał poszukać sobie poważniejszego kupca. Zresztą nie będzie z tym większego kłopotu, ale uprzedzam Bellamy, że nikt nie może się dowiedzieć o istnieniu tego przedmiociku, bo inaczej pana też to dotyczy, panie Prinks. No ależ to jest... To jedyny egzemplarz koncentratora, ser, i jego posiadacz ma właściwie nieograniczone możliwości wpływania na losy bliźnich. 500. Moje uszanowanie, ukłony dla małżonki. Jestem wdowcem. Proszę przyjąć wyraz ze współczucia. Przestań się pan wygłupiać. No, 800. 800 000. No wróć pan do diabła. Dziękuję. Proszę jednak nie nadużywać koncentratora, ser. Gdyby pan za często eksperymentował na ludziach, to policja w końcu zorientuje się, że to pan jest ośrodkiem destrukcji. Zostaw pan swoje rady dla siebie. Ja dostałem aparat, pan wziął gruby czek. Mam nadzieję, że się więcej nie zobaczymy. Aj, jeżeli ja zbuduję koncentrator o większej mocy. Od lat nie byłam w lokalu. Od czasu... Wiem. Nie mówmy o tym. Było, minęło. Jaka ja byłam głupia, Jack. To naprawdę minęło. Nieważne. Wiesz, pokłóciłam się ze Steve'em. Chciałam wyrzucić go z domu, a on roześmiał mi się w nos i powiedział, że już nie potrzebuje mojej łaski, że jest kobieta, która naprawdę go rozumie. Diana Berkeley. Skąd wiesz? No tak. Steve opowiedział mi o waszej wyprawie do willi Bellamy'ego i o tym, że obiecałeś mu 300 000. Właściwie już dostał te pieniądze. Rozumiem. No dlatego tak szybko wyniósł się z domu. Nie zupełnie. Dziś rano dzwonił do mnie i zresztą chwileczkę. Mam zwyczaj nagrywania wszystkich swoich rozmów. Taki rodzaj notatnika. Posłuchaj. Jack, ta melodia.
Przepraszam cię, pomyliłem kryształ foniczny. Momencik. Teraz jest w porządku. Typ, słucham. Pan Bellamy umarł. Z tego powodu mnie budzisz? Pracowałem do późnej nocy. Nie żartuj. Godzinę temu zapieczętowano jego gabinet i sejfy. Zawieszono wszystkie operacje finansowe firmy. Nie szkodzi. Czek już zrealizowałem. Twoją część przekazałem do Meksyku. Kartkę z numerem konta powinieneś dostać dzisiejszą pocztą. To bardzo miło z twojej strony, ale musisz natychmiast uciekać. Dlaczego? Bo pan Bellamy umarł w swoim gabinecie na pół godziny przed moim przyjściem. Wezwany przez strażnika lekarz stwierdził, wprawdzie udar serca, ale... Mów. Obok niego leżał ten straszliwy aparat. No i co z tego? Jak to co? Aparat był włączony. Wskazówka stała przy samym końcu skali, sam widziałem. To niemożliwe, tam jest sprężyna. Gdy się zwolni regulator, wskazówka musi wracać na zero. Musi, rozumiesz? Ale ja to widziałem, no, na własne oczy. Policja wszystko zabezpieczyła. Ten twój grawitator też. Koncentrator z tym. Czy to ważne, jak się nazywa to mordercze urządzenie? Wczoraj widział nas pilot wiropłatu. Obserwował twoje diabelskie sztuczki z dębem i ze mną. To był tylko wyspecjalizowany robot. W porządku, policja zanalizuje jego pamięć. Jesteśmy zgubieni. Zdaje się, że Bellamy umarł na serce. No właśnie. I na tym polega nasza tragedia. Nie masz żadnej tragedii, gdybyś nie był taki nerwowy. No dobrze, jedź do Meksyku i odpocznij. Aha, a co z Dianą? Skąd wiesz? Domyśliłem się, no więc? Wyjedzie za parę dni. Powiedziała, że jeśli znikniemy oboje... Czy ty też nie musisz wyjechać, Jack? Nie. Jestem całkiem bezpieczny. Dobrze jednak, że się pospieszyłem z tym czekiem. Nie przypuszczałem zresztą, że Bellamy okaże się takim idiotą. Obawiałem się po prostu bankructwa. Czyjego bankructwa? Bellamy'ego oczywiście. Niemożliwe. Steve mi nic o tym nie mówił. W gazetach o takich rzeczach nie piszą, a Steve był tylko porannym sekretarzem. Ta jego Diana też się niczego nie domyśliła. A ty? Rozmawiałem z Bellamym w cztery oczy ponad kwadrans. W kieszeni miałem analizator fal mózgowych. Podobnych urządzeń używała policja. Policja, ale ich maszyna ma wielkość solidnej szafy. Mnie się udało skonstruować przyrządzik nie większy od pudełka papierosów. Okazało się po rozszyfrowaniu zapisu, że Bellamy obawia się bankructwa i aby mu zapobiec, zamierza przy pomocy jego koncentratora kogoś zlikwidować. Czekaj, ale teraz wszystko wyszło na jaw. Twój aparat zabrała policja. Musisz uciekać. To diabli wezmą. Jak temu słoniowi udało się zerwać taką solidną sprężynę. Jaką sprężynę? W koncentratorze. Skoro wskazówka stała na maksimum, to znaczy, że on zerwał sprężynę powrotną. A więc policja macie w garści. Bywałaś na seansach świata przygód? Dawno, kiedy jeszcze chodziłam do szkoły. Wprawdzie dziewczynkom nie wypadało, ale... A czemu o to pytasz? Pamiętasz, jak tam było? Siadywało się w wygodnym fotelu i w ciągu pół godziny przeżywało długą podróż po wzburzonym morzu, polowanie na wymarłe zwierzęta, lot w kosmos. Pamiętam, to było wspaniałe, zupełnie jakby działo się naprawdę. Ale cały dowcip polegał na barwnym ekranie stereoskopowym,
skojarzonym z promiennikiem bioprądu. No, ale to już chyba dawno wyszło z mody. Zresztą nie rozumiem, co to ma wspólnego z... Bardzo wiele. W metalowym pudełeczku, które sprzedałem temu głupcowi Bellamiemu za okrągły milion, znajduje się tylko miniaturowy promiennik bioprądu z ograniczonym programem oddziaływań emocjonalnych. Bellamy pewnie w dzieciństwie nie bywał na salonach świata przygód. Zresztą wtedy nikt nie potrafił robić tak małych promienników. O, mój Boże, to było oszustwo. A ja myślałam... Potrzebowałem pieniędzy. Muszę skończyć pracę nad swoim wynalazkiem. I to naprawdę niezwykły wynalazek. Dobrze przynajmniej, że nie masz tego człowieka na sumieniu. Niestety chyba jednak jestem winien jego śmierci. Wszystko przez tę sprężynę. Bellamy pewnie chciał wypróbować działanie aparatu na sobie. Odrobinkę zbyt mocno nacisnął regulator, sprężyna pękła, wskazówka odskoczyła, a on umarł ze strachu. Miał słabe serce. Straszne. Gdybym wiedziała, że umawiam się z mordercą... Żegnaj, Jack. Glendon, nie odchodź. Myślałem, że teraz... Nie, wolałabym wrócić do Steve'a. On przynajmniej nikogo nie zabił. Ja przecież nikogo nie zabiłem. No dobrze, spowodowałeś śmierć. Jack, powiedz mi jeszcze, co byś zrobił, gdyby Bellamy zażądał złamania tego dębu lub zburzenia jakiejś ściany? Po prostu złamałbym to drzewo. Co ty mówisz? Jak? Spójrz przez okno. Pójdę już, Glendo. Pewnie się nigdy nie spotkamy, ale jeszcze o mnie usłyszysz. Teraz, kiedy mam pieniądze na badania. Całkowite złudzenie rzeczywistości. Nie do wiary. To tylko miniaturowy model, ale niebawem zbuduję urządzenie dużej mocy. I żegnaj, Glendo. Drzewo wciąż leży. To jednak długo działa. Nic dziwnego, że Bellamy dał się nabrać. Kelner? Słucham panią. Czy coś się stało? Piorun uderzył w drzewo i powalił je, proszę pani. Niezwykłe zjawisko. Jeśli wolno mi wyrazić swoją opinię, proszę pani. Wręcz nieprawdopodobne, jeżeli wziąć pod uwagę ciśnienie atmosferyczne i całkowity brak zachmurzenia.